Witam Państwa, nazywam się Andrzej Krasnowolski, kandyduję na radnego dzielnicy w Warszawie z miejsca trzeciego w okręgu numer 3 z listy Prawa i Sprawiedliwości, czyli listy numer 5. Proszę Państwa, od lat zajmuję się w naszej dzielnicy problemami ładu przestrzennego, ochrony przyrody oraz samorządności lokalnej. Uważam, że Wawer, ta zielona dzielnica Warszawy, dla utrzymania swojego statusu jako bardzo atrakcyjnej, najbardziej atrakcyjnej dzielnicy warszawskiej, musi utrzymać swój zielony charakter i że zabudowa, która postępuje i która będzie postępowała, musi podlegać zasadom zagospodarowania przestrzennego, logicznym zasadom i musi być przeprowadzona zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Od lat zajmuję się problemami planów zagospodarowania przestrzennego i mam nadzieję, że gdy Państwo okażą mi swoje poparcie, będę dalej tymi sprawami się zajmował. Druga sprawa to jest samorządność lokalna. Otóż w naszej dzielnicy, jedynej w dzielnicy warszawskiej, cały obszar pokryty jest działalnością samorządów osiedlowych. Stało się to między innymi przy mojej współpracy i ten fenomen samorządności wawerskiej jest bardzo szeroko znany. Niestety w ostatniej kadencji radni Platformy Obywatelskiej kierującej pracami Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy zdecydowali o likwidacji Komisji Samorządowej, w której skupiały się prace przewodniczących rad osiedli, istniała współpraca, wymiana doświadczeń. Mam nadzieję, że w nowej kadencji powrócimy do tych dobrych, starych ustaleń Wawra. Proszę Państwa, samorządność, ochrona przyrody, właściwe zagospodarowanie przestrzenne, właściwe reprezentowanie interesów mieszkańców. To są moje hasła i proszę o poparcie. Dziękuję. Przypominam, lista Prawa i Sprawiedliwości numer 5, okręg numer 3 obejmujący osiedla Anin, Międzylesie i Radość, miejsce numer 3.